Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 99. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami Psalmu 66, wersety od 13 do 20. Wejdę w twój dom z całopaleniem. I wypełnię to, co ślubowałem Tobie, co wymówiły moje wargi, co moje usta przyrzekły w ucisku. Złożę Ci w ofierze całopalnej tłuste owce, razem z wonią z ofiar baranów. Ofiaruję Ci krowy i kozły. Wszyscy, którzy się Boga boicie, chodźcie i słuchajcie. Chcę opowiedzieć, co uczynił On mojej duszy. Do Niego wołałem moimi ustami i chwaliłem Go moim językiem. Gdybym w mym sercu zamierzał nieprawość, Pan by mnie nie wysłuchał. Lecz Bóg wysłuchał, dosłyszał głos mojej modlitwy. Błogosławiony Bóg, co nie odepchnął mej prośby i nie odjął mi swojej łaskawości. Rozdziały od 37 do 39 księgi Syracha podkreślają znaczenie mądrego wyboru towarzyszy i doradców w życiu. Uznają wartość medycyny i wiedzy specjalistycznej jako darów pochodzących od Boga, a także zachęcają do ciągłego poszukiwania mądrości poprzez studiowanie pisma świętego i świata naturalnego. Każdy przyjaciel mówi i ja zostałem Twoim przyjacielem, ale bywa przyjaciel tylko z imienia. Czyż nie jest to smutek bliski śmierci, gdy towarzysz i przyjaciel obrócą się w stronę wrogości? O przewrotna skłonności, skąd się przyplątałaś, by okryć ziemię podstępem? W pomyślności towarzysz cieszy się wraz z przyjacielem, a w czasie utrapienia staje przeciw niemu. Towarzysz z przyjacielem trudzi się, by zdobyć pożywienie, a w razie wojny chwyci za tarczę. Nie zapomnij w duszy swej o przyjacielu i niech on nie wypada ci z pamięci pośród bogactw. Każdy doradca wysoko ceni swą radę, a przecież bywa i taki, który doradza na swoją korzyść. Strzeż się doradcy i najpierw poznaj jakie są jego potrzeby, albowiem taki na swoją korzyść doradza. By czasem nie zyskał on czegoś na tobie, jakby losem, i aby, mówiąc ci, dobra jest Twoja droga, nie stanął sprzeciwka, by patrzeć na to, co przyjdzie na ciebie. Nie zasięgaj rady tego, kto patrzy na Ciebie krzywym okiem, a przed tymi, co Ci zazdroszczą, ukryj swe zamiary. Nie zasięgaj rady u kobiety w sprawie jej rywalki, u tchórza w sprawie wojny, u kupca w sprawie handlu. U nabywcy w sprawie sprzedaży, u zawistnego w sprawie wdzięczności, u niemiłosiernego w sprawie dobroczynności, u leniwego w sprawie jakiejkolwiek pracy, u okresowego najemnika w sprawie zakończenia zajęcia, u opieszałego niewolnika w sprawie wielkiej pracy. Gdy chodzi o jakąkolwiek radę, nie polegaj na nich. Natomiast z człowiekiem pobożnym podtrzymuj znajomość a także z tym, o którym wiesz, że strzeże przykazań, którego dusza podobna do twojej duszy i który, jeśli byś upadł, będzie współczuł tobie. Następnie radź się swego serca, gdyż nie masz na dnie nic godniejszego wiary. Dusza bowiem człowieka zwykła niekiedy lepiej ostrzegać niż siedmiu wartowników, co wypatrują siedząc wysoko. A ponad to wszystko... Proś najwyższego, aby twą drogę kierował w stronę prawdy. Początkiem każdego dzieła, słowo, a przed każdym działaniem, myśl. Jako znak zmiany serca ukazują się cztery części: dobro i zło, życie i śmierć. A nad tym wszystkim język ma pełną władzę. Bywa człowiek sprawny, wychowawca wielu, a dla siebie samego jest nieużyteczny. Bywa rzekomy mędrzec z powodu swych słów znienawidzony. Takiemu zabraknie pożywienia, nie otrzymał on bowiem łaski u pana, gdyż nie ma on żadnej mądrości. Bywa mędrzec, który jest mądry dla siebie samego, a owoce jego wiedzy są w jego ustach niezawodne. Bywa mędrzec, który naród swój wychowuje, a owoce jego wiedzy są niezawodne. Kto jest mądry dla siebie, Przepełniony będzie błogosławieństwem, a wszyscy, którzy go zobaczą, nazwą go szczęśliwym. Dni życia człowieka są policzone, lecz nieprzeliczone są dni Izraela. Mądry zyska zaufanie u swego narodu, a imię jego żyć będzie na wieki. Dziecko, w życiu badaj siebie samego. Patrz, co jest złem dla ciebie, i tego sobie odmów. Nie wszystko służy wszystkim, i nie każdy we wszystkim ma upodobanie. Na żadnej uczcie się nie przejadaj i nie rzucaj się na potrawy. Z przejedzenia powstaje choroba, a nieumiarkowanie powoduje roztrój żołądka. Z przejedzenia wielu umarło, ale zachowujący umiar przedłuży życie. Oddaj lekarzowi cześć należną jego posłudze, albowiem i jego stworzył Pan. Od Najwyższego pochodzi uzdrowienie, i od Króla dar się otrzymuje. Wiedza lekarza podniesie mu głowę, nawet w obecności możnych będą go podziwiać. Pan stworzył leki pochodzące z ziemi, a człowiek mądry nie będzie nimi gardził. Czyż to nie przez drewno woda stała się słodka, aby moc Jego poznano? On dał ludziom wiedzę, aby doznawać sławy dzięki swym przedziwnym dziełom. Dzięki nim uleczył, a ból ich usunął. Z nich aptekarz sporządza leki, aby nie było końca jego dziełom, i pokój od niego trwa na całej ziemi. Synu, w chorobie nie odwracaj się od Pana, ale módl się do Niego, a On cię uleczy. Odrzuć przewrotność, wyprostuj ręce i oczyść serce z wszelkiego grzechu. Złóż ofiarę wonną i pamiątkę z najprzedniejszej mąki. I hojną obiatę, na jaką cię tylko stać. Potem daj miejsce lekarzowi, bo jego też stworzył pan. Nie odsuwaj się od niego, albowiem jest on ci potrzebny. Bywa taki czas, kiedy w ich rękach jest wyjście z choroby. Oni sami będą błagać pana, aby dał im moc przyniesienia ulgi i uzdrowienia dla ocalenia życia. Kto grzeszy przeciw swemu stwórcy, niech wpadnie w ręce lekarza. Dziecko, wylewaj łzy nad zmarłym i, jako bardzo cierpiący, zacznij lament. Odpowiednio do oceny jego osoby, pochowaj ciało i nie lekceważ jego pogrzebu. Płacz gorzko i z przejęciem uderzaj się w piersi, zarządź żałobę odpowiednio do jego godności. Dzień jeden lub dwa dla uniknięcia potwarzy, potem już daj się pocieszyć w smutku. Ze smutku bowiem śmierć przychodzi. Smutek serca łamie siłę. Wraz z nieszczęściem trwa także smutek, a życie biedaka zależy od jego serca. Nie oddawaj smutkowi swego serca, odsuń go, pomnąc na swój koniec. Nie zapominaj, że nie ma powrotu. Tam temu nie pomożesz, a sobie zaszkodzisz. Pamiętaj o moim losie, który będzie też Twoim: mnie wczoraj, tobie dzisiaj. Gdy spoczął zmarły, zaprzestań go wspominać. Pociesz się po nim, skoro już uszedł duch jego. Uczony w piśmie zdobywa mądrość w czasie wolnym od zajęć, a kto ujmuje sobie działania, ten stanie się mądry. Jak może stać się mądrym ten, kto trzyma się pługa, kto się chlubi ościeniem niby włócznią, kto woły pogania i zajęty jest ich trudami, a rozmawia tylko o cielętach? Sercem przykładać się będzie do tego, by wyorywać bruzdy, a w bezsenne noce myśli o paszy dla jałówek. Tak postępuje każdy rzemieślnik i artysta, który noce i dnie na pracy przepędza, i ci, co rzeźbią wizerunki na pieczęciach, i taki, którego wytrwałość urozmaica kształty rzeźb. Serce swe wkłada w to, by obraz uczynić żywym, a nie śpi, by wykończyć dzieło. Tak, kowal siedzący blisko kowadła, zastanawia się nad wyrobami z żelaza. Wyziewy ognia niszczą jego ciało, a on walczy z żarem pieca. Huk młota przytępia jego słuch, a oczy jego są zwrócone tylko na wzorzec przedmiotu. Całym sercem się przykłada do wykończenia robót, a nie śpi, by dzieło do końca przyozdobić. Tak, garncarz siedzący przy swej pracy i obracający nogami koło, który stale jest pochłonięty troską o swoje dzieło, a cały jego trud to pogoń za ilością. Rękami kształtuje glinę, a nogami pokonuje jej opór. Przykłada się sercem, aby wykończyć polewę, i nie śpi, by piec wyczyścić. Ci wszyscy zaufali swym rękom. Każdy z nich jest mądry w swoim zawodzie. Bez nich miasto nie będzie zbudowane. Nie zamieszka się tam, ani nie będzie się chodzić. Tych jednak do Rady Ludu nie będzie się szukać, ani na zgromadzeniu nie przesunie się na wyższe miejsce, ani nie zasiądą oni na krześle sędziowskim, ani nie będą znać się na przepisach sądowych. Nie zabłysną ani nauką, ani sądem, ani się nie znajdą przy wyjaśnianiu przypowieści, ale podtrzymują oni odwieczne stworzenie, a ich modlitwa dotyczy wykonywania ich zawodu. Inaczej jest z tym, który duszę wkłada w rozważania nad prawem Najwyższego. Badać on będzie mądrość wszystkich starożytnych, a czas wolny poświęci proroctwom. Zachowa opowiadania ludzi znakomitych i wnikać będzie w tajniki przypowieści. Wyszukiwać będzie ukryte znaczenie przysłów i zajmować się zagadkami przypowieści. Dostojnikom będzie oddawał usługi i pokaże się przed władcami. Przejdzie do ziemi obcych narodów, doświadczy dobra i zła między ludźmi. Przyłoży serce, by od samego ranka zwrócić się do Pana, który go stworzył, i przed Najwyższego zaniesie swą prośbę. Otworzy usta do modlitwy i błagać będzie o przebaczenie swoich grzechów. Jeżeli Pan wielki zechce, napełni go duchem zrozumienia. On zaś słowa mądrości swej niby deszcz wyleje. I w modlitwie wychwalać będzie pana. Pokieruje on jego zamiarem i wiedzą, nad ukrytymi jego tajemnicami będzie się zastanawiał. Wyłoży swą naukę o umiejętności postępowania i prawem przymierza pańskiego chlubić się będzie. Wielu chwalić będzie jego rozum i na wieki nie zniknie. Nie zatrze się pamięć o nim, a imię jego żyć będzie z pokolenia na pokolenie. Mądrość Jego głosić będą narody, a zgromadzenie wychwalać go będzie. Za życia zostawi imię większe niż tysiąc innych, a gdy spocznie, ono mu wystarczy. Jeszcze po zastanowieniu będę snuł myśli, albowiem jestem ich pełen jak księżyc w połowie miesiąca. Posłuchajcie mnie, pobożni synowie rozwijajcie się, jak róża rosnąca nad strumieniem wody. Wydajcie woń przyjemną jak kadzidło. Rozkwitnijcie jak lilia. Rozsiejcie zapach i zaśpiewajcie pieśń. Sławcie Pana za wszystkie Jego dzieła. Uznajcie wielkość Jego imienia i głoście Jego chwałę przy śpiewie i dźwięku harw. A tak powiecie, wychwalając. Wszystkie dzieła Pana są bardzo piękne, a każde Jego zrządzenie następuje w swoim czasie. Nie można mówić, Cóż to, dlaczego tamto? Wszystko bowiem zostanie zbadane w swoim czasie. Na jego słowo woda jak wał stanęła, a na odezwanie się ust jego zbiorniki wód powstały. Na jego rozkaz staje się wszystko, co mu się podoba, i nikt nie może przeszkodzić jego zbawczemu działaniu. Czyny wszystkich ludzi są przed nim, i niczego nie można ukryć przed jego oczami. On wzrokiem sięga od wieku do wieku i nic nie jest dla niego dziwne. Nie można mówić, cóż to, dlaczego tamto. Wszystko bowiem zostało stworzone we właściwym celu. Błogosławieństwo jego jak rzeka pokryło suchą ziemię i napoiło ją jak potop. Gniew zaś jego przypadnie w udziale narodom i obraca miejsca nawodnione w słoną pustynię. Jak dla sprawiedliwych drogi Jego są proste, tak dla bezbożnych sposobnością do upadku. Jak od początku dobro zostało stworzone dla dobrych, tak zło dla grzeszników. Rzeczy pierwszej potrzeby dla życia człowieka to woda, ogień, żelazo i sól, mąka pszenna, mleko i miód, krew winogron, oliwa i odzienie. Wszystko to służy bogobojnym ku dobremu. Grzesznikom zaś obróci się na nieszczęście. Są wichry, które stworzone zostały na pomstę, a on gniewem swym wzmocnił ich smagania. Na koniec pokażą swą siłę i uśmierzą gniew tego, który je stworzył. Ogień, grat, głód, i śmierć wszystko to na pomstę zostało stworzone. Kły dzikich zwierząt, skorpiony i żmije, miecz mściwy ku zagładzie bezbożnych radują się jego rozkazem, gotowe są na ziemi służyć w razie potrzeby, a gdy przyjdzie ich czas, nie przekroczą polecenia. Dlatego od początku byłem o tym przekonany, przemyślałem to i na piśmie zostawiłem: Wszystkie dzieła Pana są dobre. W swoim czasie dostarcza on wszystkiego, czego potrzeba. Nie można mówić to od tamtego gorsze albowiem wszystko uznane będzie za dobre w swoim czasie. A teraz ustami i całym sercem śpiewajcie hymn i błogosławcie imię Pańskie. Fragment Ewangelii według świętego Jana, rozdział 19, wersety od 17 do 42, koncentrują się na ukrzyżowaniu śmierci i pochówku Jezusa Chrystusa. Jest to opis pełen głębokiego dramatyzmu, który ukazuje kulminacyjny moment Chrystusowego dzieła odkupienia. Przypomnijmy, że święty Jan jest jedynym z grona apostołów i ewangelistów naocznym świadkiem tamtych wydarzeń. Jego narracja jest nieco odmienna od pozostałych. Jan ukazuje pasję Jezusa, jakby to były królewskie gody. Pieczęcią zawartego małżeństwa między Bogiem a Kościołem. Jest otwarcie Chrystusowego Serca. Podobnie jak z boku śpiącego Adama Bóg wyprowadza Ewę, tak z boku Chrystusa rodzi się Kościół, oblubienica Chrystusa. Zabrali zatem Jezusa, a on sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam go ukrzyżowano. A z nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Napis ten czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: Nie pisz król żydowski, ale że on powiedział: Jestem królem żydowskim. Odparł Piłat. Com napisał, napisałem. Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza jedna część. Wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą: Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć. Tak miały się wypełnić słowa pisma: Podzielili między siebie szaty moje, a o moją suknię rzucili losy. To właśnie uczynili żołnierze. A obok Krzyża Jezusowego stały matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na Hizop gąbkę nasączoną octem i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł dokonało się, i skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział. A świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i Wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo. Kość Jego nie będzie złamana. I znowu w innym miejscu mówi Pismo. Będą patrzeć na tego, którego przebili. Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz krył się z tym z obawy przed Żydami. Poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa, a Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa nocą i przyniósł około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i owinęli je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A w miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tamto więc ze względu na żydowski dzień przygotowania złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. do usłyszenia.